W tej lekcji dowiesz się, dlaczego cały czas tak ciągle krzyczę o tym pozycjonowaniu i dlaczego to jest dla ciebie tak turboważne. Zacznijmy od tego, że strona www ma przede wszystkim dwie funkcje. Po pierwsze, Powinna przedstawiać Twoją ofertę i działalność w kontekście oczywiście korzyści dla Twojego klienta, a także być widoczna w wyszukiwarkach internetowych. Bo co z tego, że Twoja strona będzie piękna, ładna, przejrzysta, mądra, tak bardzo dobrze opisana, jaki to jesteś świetny i jak dobrze wykonasz swoją robotę dla klienta, kiedy nikt nie będzie mógł Cię znaleźć. Dlatego tak ważne jest nie tylko to, co umieścisz w tej stronie, ale także jak. Jakie frazy kluczowe zawrzesz, aby można było cię znaleźć? Bo SEO się naprawdę opłaca. Zobacz, tutaj przedstawiam Ci kilka danych statystycznych, które mówią o tym, dlaczego zadbanie o odpowiednie frazy kluczowe dla Twojego biznesu jest tak bardzo ważne. Wiem, że to wymaga odrobiny czasu, cierpliwości i samozaparcia, ale pomyśl, teksty na stronę i tak musisz stworzyć. Więc zaprojektowanie tego tekstu tak, żeby zawierał te słowa, które ludzie wklepują w wyszukiwarkę internetową, to jest tylko niewielki wysiłek, który może przysporzyć ci naprawdę sporego ruchu organicznego. Organicznego, czyli darmowego. A przecież to też jest dla ciebie plus, bo jeżeli ludzie będą ciebie odwiedzać z witryny internetowej, to nie będziesz musiał wydawać na reklamę. Teraz rozumiesz dlaczego cały czas mówię o tych frazach kluczowych i pozycjonowaniu, bo po prostu z czasem ci się to bardzo, ale bardzo opłaci. No ale pamiętajmy, że SEO to nie są tylko treści. To jest kurs copywritingowy, więc tutaj skupimy się głównie na tym, jak możesz podkręcić swoją stronę, podpozycjonowanie za pomocą treści, ale to nie są jedyne działania, które poprawiają Twoją widoczność. Mogą wpływać na to też takie parametry, jak ładowanie się Twojej strony internetowej, czy posiadanie linków wewnętrznych, zewnętrznych, skąd pochodzą Twoje zdjęcia i wiele, wiele innych technicznych rzeczy. Już bardziej takich technicznych pod kątem Twojej strony internetowej, które mogą mieć wpływ na to, czy Twoja strona znajduje się wysoko w wynikach Google. No ale przejdźmy do tego SEO w treści. Co możesz w takim razie dodać, aby lepiej być widocznym w wyszukiwarce? Tak jak mówię, słowa kluczowe dopasowane do Twojej branży i tego, co oferujesz swoim klientom, a także dotyczące poszczególnych tematów na wpisie na blog, które mogą przyciągnąć kolejnych czytelników na Twoją stronę. Internetową. Następnie bardzo ważną rzeczą, o której niestety sporo osób zapomina, to jest tak zwany tytuł i opis meta. To jest taki bardzo krótki opis znajdujący się właśnie w wynikach wyszukiwania, gdy pojawia dzisiaj na przykład Twoja strona internetowa w wyszukiwarce Google, to ten krótki opisik, mówiąc, co tam się znajduje, to jest właśnie Twój opis meta. Oczywiście nie używamy opisów meta po to, żeby wysycać ich samymi frazami kluczowymi, bo Google już się na to przygotowuje. I nie przyjmuje tego typu opisów meta do pozycjonowania. Zresztą samo Google twierdzi, że opisy meta nie są aż tak brane pod uwagę podczas pozycjonowania strony. Ale jednak są jedną ze składowych, które mogą się przyczynić do lepszej widoczności. Także nie zapominamy o tych opisach i tytule meta, i staramy się tam umieścić chociaż jedną, dwie frazy kluczowe, które mogą przyciągnąć Twojego klienta na Twoją stronę. Kolejną rzeczą są opisy obrazków ALT. To są te krótkie opisy, które pojawiają się w momencie, gdy na przykład Twój obrazek nie załadował się na stronie internetowej, bo ktoś na przykład miał bardzo słaby internet, lub dla osób, Osób niepełnosprawnych, na przykład o słabym wzroku, i chcące dowiedzieć się, co jest na tym konkretnym obrazku, no to wtedy tam odpowiedni program czyta, co tam na tym obrazku się znajduje. I ten opis obrazków również możesz wysycić odpowiednio frazami kluczowymi, dzięki czemu będziesz też lepiej widoczny. W wynikach wyszukiwania. No i oczywiście to, co już Ci mówiłam w poprzedniej lekcji, nagłówki. To jest, to jest mega ważne miejsce, w którym powinieneś zawierać swoje frazy kluczowe. Pamiętaj o ważności poszczególnych nagłówków: że H1 jest tym najważniejszym nagłówkiem, w którym powinna się znaleźć najważniejsza fraza, że są również nagłówki H2 oraz H3. W których też możesz umieszczać swoje frazy kluczowe, ale na przykład mniej ważne w kontekście Twojej strony internetowej. Mimo wszystko pamiętaj, by tam również umieszczać swoje słowa kluczowe. No, i przede wszystkim, gdy piszesz pod SEO, to pamiętaj, że mimo że chcesz, żeby czytały cię boty Google, to najważniejsze w tym wszystkim jest człowiek. Teksty, które tworzysz, mają być ciekawe dla ludzi, bo to będą czytać się ludzie. Co z tego, że będą czytać się roboty Google, jeżeli Twój klient wchodząc na Twoją stronę internetową, nic nie zrozumie, ponieważ wysyciłeś go frazami kluczowymi i stworzyłeś zdania, które mówią o niczym. No i druga ważna rzecz, że treści pisane. Od człowieka są punktowane wyżej przez algorytm. Roboty Gogla są już nauczone tego, które treści są pisane stricte podpozycjonowane, a które są bardziej przyjazne dla człowieka, więc naprawdę nie ma co kombinować, tylko pisz naturalnie, tak jakbyś to miał przedstawić człowiekowi i po prostu odpowiednio wysycaj frazami kluczowymi. I pamiętaj, żeby nie przegiąć z ilością, bo też gdy jest ich za dużo, to po prostu źle to się czyta. W tym wszystkim. Twoim głównym celem jest Twój klient. Żeby było ciekawie, to powiem Ci, że frazy kluczowe mogłeś także zobaczyć w mojej poprzedniej lekcji o opisach produktów i kategorii, gdy przedstawiałam Ci opis na Dzień Ojca oraz sukienki dla dziewczynki. Także polecam Ci wrócić do tej lekcji, zajrzeć jeszcze raz do tych analiz. I spróbować wyłapać, gdzie umieściłam frazy kluczowe. Założę się, że możesz mieć z tym mały problem, bo zawsze staram się je umieszczać tak, żeby brzmiały jak najbardziej naturalnie, właśnie po to, żeby istniały w tekście, ale były bardzo przyjaźnie zawarte dla człowieka.